Panikanigovska, wygrałaś konkurs. Twoja Dania był wyśmienita, ale też pokazałaś, że możesz być bardzo innowacyjny. Pani przygotowała dla nas łosoś w sosie, kawa i awokado. Idziemy na espresso podwójna. To nie jest nic skomplikowane, bo mianowicie wszystko tutaj jest napisane. A, super, super. I co? Palce i kawa się robi. Każdy może robić, wszyscy mogą to zrobić. Dobrze, do smażenia cebula. Właśnie będzie trochę dym tutaj, jest gorąco, jest. Do patelni. I mieszamy cebula, delikatnie, aż cebula będzie miał taki bursztynowy kolor, tak jak widać. Do cebula teraz najważniejsze to jest kawa właśnie, czyli zalejemy kawa do cebula. Ulalalalalalalala. I teraz zalejemy amaretto. Pokryjemy to na pół. Ale aromatycznie, chyba tutaj kawa już, no po prostu już mów do mnie, Józek, jestem gotowy. Dobrze, dodajemy tutaj awokado. I wyciskamy tutaj. I co? Możemy tak poszykać. I dodajemy właśnie suszone pomidory do ten esencjonalny, aromatycznie redukowany kawa z amaretto. Awokado, puree z awokado, mieszane. Trochę dodajemy pieprz i sos możemy pozostawić tutaj. Patelnię gorącą. Do patelni teraz dodajemy klarowane masło. I co? Łosoś. Co trzeba robimy do łosoś? Sól morski. Nie za dużo soli do łososia, bo łosoś sam sobie ma swój naturalny soli. Pieprz. Będzie się działa. Kawa z łosoś. O Jezus, zobaczymy. Dobrze. No wiadomo, że właśnie. Jeszcze. Ponieważ łosoś jest prawie gotowy, teraz serwujemy. Dodajemy tutaj już do miska. Jest też tutaj słaneczku i z góry do łososia. Żeby pokreślić smak, ja mogę jeszcze dać trochę awokado. Trochę tutaj właśnie zielenina. Pani Joli Kanigowska, to jest twoja przepis, czyli łosoś smażony od dwóch stron, serwowany z sos kawowy, awokado. Jesteś tworzony, to wielka rzecz. Gratulacje.